Siema, z tej strony Byku, witam was w kolejnym odcinku z serii GTA Vice City. I nikt się mnie nie spodziewał, że siedzę za krzakami. To ja, śmierdzący menel wracający z budowy. Dobra, w tym odcinku również zrobimy sobie 5 misji i na samym starcie udamy się do Corteza, pułkownika Corteza. Ej, w ogóle ten freeway, czy jak on się tam nazywa, no ten Harley, on strasznie jest, ma maślane prowadzenie, nie? Jak w GTA 4 totalnie. A weźmy sobie pistolet, bo chyba... A, tam coś mieliśmy od Lensa, ale... Kurwa, ten motor, on się ślizga jak twój stary w twojej starej. Nieśmieszny żart. Mr. Versetti! Colonel, thank you for... Ho, 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 ale suki. Lobster. No, thanks. Jaki robol w ogóle wrócił z roboty. A mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. Ho! Use this. No. Także Cortez dowiedział się dla nas, weźmy Cheetaha, bo to jest najlepszy samochód w grze. Cortez dowiedział się, że nasza transakcja przebiegła niepomyślnie, między innymi przez jego człowieka, Gonzaleza. Gonzalez jest... Kamuza smutna. Tak jak mówiłem, nasza transakcja przebiegła źle przez jednego z jego ludzi. To też kazał nam się go pozbyć. I to nie pozbyć byle jak, ale za pomocą piły łańcuchowej. Pomysłowość GTA nie zna granic. Ok, jest i Gonzalez. I'm gonna shut that big mouth of yours. He's got a blade. Stop running, you fat slime ball. Ok, żeby go złapać, musielibyśmy... Ho, frajer. On ma tutaj swoich jeszcze ochroniarzy, których wypadałoby zlikwidować. A czy u góry coś nas... O właśnie, paczka ukryta. Warto zbierać te paczki, bo... A... Bo dostajemy za nie kasę, a przy co 10 tych paczek pojawia nam się jedna broń w naszej kryjówce. Z tego co pamiętam, pierwsza broń to chyba pistolet zwykły. Dobra, zbierzmy sobie kasę. O nie, znowu będzie dupa. Czy gra mi pomoże? Ej, gra stwierdziła, ej, jesteś ciotą w prowadzeniu, dobra, damy ci tą stówę. Ej, dobra, nie zauważyłem, że trzeba jechać w ogóle w drugą stronę do pewnie Pay and Spray, przemalować samochód. Albo i nie. A nie, wystarczyło odjechać trochę kawałek. Dobra. Dziwny był ten znacznik gdzieś daleko. Dobra, 250 dolków. Na naszym koncie jest już ponad 3250. To dużo, ale większość zgarnęliśmy tak naprawdę z tych roboli zabitych na zamieszkach. Ponad chyba dwa koła. Czemu oni strajkowali, jak mieli tak dużo pieniędzy? Dobra, może tym razem zróbmy sobie misję dla Averego. Okej, okay, jak widzicie, Avery przyjmuje dzisiaj w swojej siedzibie, na placu budowy. O, i jest. Trafne argumenty. Tak się nazywa misja. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No, thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Wejdź tam i go zatłucz. And boy, you're gonna need more appropriate clothing.
This guy's my new friend. Ej, I never had a friend with a wig before. Ej, dopiero teraz zauważyłem, że nasz Tommy się przebrał w zwykłe ciuchy. Halo, ja chciałem być robolem śmierdzącym z roboty wracającym. Dobra, no to mamy misję na polu golfowym. I Avery kazał nam się przebrać, żeby zatuć jednego gościa, który akurat będzie tam rozgrywał partyjkę. No kurwa, ja chciałem być śmierdzącym menelem z roboty wracającym. Ładna pupcia, kotku. To niezły ładna pupcia, Tommy. Call me ładna pupcia, Tommy. Z tego co kojarzę, wystarczy chyba draśnięcie, żeby nasz samochód zaczął się palić. Ach, stare dobre GTA. Dobra, no to... Tak jak Avery mówił... Cel gra w golfa. To nieźle gra w golfa. Tak jak Avery mówił, patrzcie, nasz ekwipunek tu zostaje. Nasza klamka. O, i mamy wózek golfowy. O, jest i życie. Zajebą go. Dobra, podjedźmy sobie do tego ziomeczka. Generalnie została nam piła, więc nie jest tak źle. Mamy szansę. O, halo. No kurde, i mi uciekł, co? Uciekł mi, kurczę. Dobra, no to musimy go wózkiem golfowym dogonić. Kurczę, mam nadzieję, że się nie wywrócę na głupi ryj i nie wpadnę do wody, bo będzie słabo! Halo! Kurwa mać! Co za salto? Rób salto, Kemon! Do wody mnie wepchnie! Gdzie jest mój cel? Radio Espantoso. Wow, ale go... Wyjebało, gdzie on jest? Ach, tu. Ci też mnie gonią? Kurwa, te pościgi, te wybuchy. Dalej, wyłaź z tego samochodu. Hey, Mister, watch yourself. O! Udało mi się go dogonić na pieszo, kurwa. Aaaa, jest! Dobra, nie chcę. $500! Dobra, nie chcę tego kija golfowego, lepsza jest piła mechaniczna. Dobra, no to dla odmiany zróbmy sobie teraz misję dla Corteza. Dobra, zbierzmy tylko nasz ekwipunek, żeby mieć czym strzelać. O, i tu można sobie kostium golfowy ubrać. Kurwa, potrąciłem policjanta, ale chamsko. Frajer. A mógł zabić. Nie wiem ile razy można korzystać z tego przywileju, ale skoczę sobie. Może jeszcze zarobię. Kasy nigdy mało. No ej, $43 tylko. Ej, ci policjanci cały czas wybiegają na jezdnię, kurwa. Jak oni mają pilnować porządku, jak oni stwarzają zagrożenie na jezdni. Wyjebany. O, i mój freeway jeszcze tu stoi. Z tym, że ja nie chcę nim jeździć, bo on jest do dupy. Strzelanina w centrum handlowym. Brzmi nieźle. Come, join me. This looks delicious. Tak, go podrywa w ogóle. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Rządowe chipy, chipy rządowe musimy od kuriera ogarnąć. Nie, nie, co ty? Tym to ja się zabiję prędzej. Dobra, no to Cortez wykonuje dla nas... No Cortez stara się dla nas ogarnąć, rozwiązać to śledztwo, ale w międzyczasie prosi też nas o różne przysługi. No, ma to sens, nie? No bo za darmo nie będzie nam pomagał.
a my jesteśmy tak naprawdę dobrymi ludźmi od mokrej roboty, brudnej w sumie, więc pomagamy mu, byle odzyskać kasę, nie? Dobra, gdzie ja mam się udać? Tu po schodach do góry, tak? Centrum handlowe. Dobra, to jest jakiś agent, który ma dla nas chipy tajne. Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Freeze imperialist American pig. That is proprietary. Stój, imperialistyczna amerykańska świnio. You American idiot. They followed you here. A i policja się na nas. Policja się na nas zaczaiła. Z tym, że ej, w ogóle dziwne, bo to są słoci. A słoci powinni mieć MP5, nie? A normalnie do nas ze zwykłych Glocków walili. Dobra, gra chciała, żebym generalnie użył motoru. O, ja nie chcę motoru. Nie mam czym strzelać z motoru. Oj, to mi nie kombinuj. Policja w Vice City się nie pierdoli. Oni otwierają drzwi i jesteś bastet. A, dobra, czy my musimy zgubić policję? Nie, ale możemy sobie podreperować życia trochę. Aha, możemy podjechać do Pain and Spray. Chyba tak zrobimy, wiecie? Bo dwie gwiazdki, no to nie jest kolorowo. O, i kosztowało nas to 100 dolków. I od razu możemy zwrócić te chipy. Amerykańskie chipy. Amerykańskie chipeczki. Co ja gadam, kurwa. O nie, i dwie gwiazdki mam. Halo, przejechałem człowieka. To powinno być z pół gwiazdki za przejechanego człowieka. Oj, 500 dolków. Elegancko. Dobra, no to żeby nie zamulać u jednej postaci, zróbmy misję dla Averego tym razem. Dobra, jesteśmy. Devastator. To brzmi jak jakiś twój stary w lateksowym stroju zniszczył ci odbyt. Devastator. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Okej. Udaj się na dowozu Tapfan. Patrzcie, ten Cortez w ogóle ma na swojej łajbie tą służącą swoją sprzątaczkę, sekretarkę, czy jak tam nazwać. I to jest w ogóle skin tej prostytutki, z tym, że ona ma jeszcze taką czarną jakby... Cały czas się zastanawiałem, czy to jest ten sam skin. Czyli on ma skin prostytutki z jakąś taką po prostu w kostiumie maid, no nie wiem jak to się nazywa. Tej służącej. Użyj zdalnie sterowanego helikoptera w celu przeniesienia bomb. O kurwa, to jest już misja z helikopterkiem. Zobaczymy, jak szybko mi pójdzie. Jeśli nie trafisz w cel, możesz podnieść bombę i spróbować jeszcze raz. A dobra, no to dajcie mi tylko ogarnąć sterowanie. A dobra, no to maszujemy dziewiątkę. Zobaczymy, jak szybko mi pójdzie misja z helikopterkiem. Ponoć najtrudniejsza misja w GTA Vice City. Proszę was. Proszę was. Ta misja jest tak banalnie prosta. Ja nie wiem, kurwa. Ci, co mówią, że ta misja jest trudna, chyba grają na... Nie wiem. Na joysticku starego, kurwa. To jest banalnie proste. W
wciskasz tylko W, żeby lecieć do góry. Czasami puszczasz, żeby nie leciał za wysoko. Cały czas trzymasz dziewiątkę, żeby leciał do przodu. Ty, kurwa, nie wiem, kontrolem puszczasz bombę. Puszczasz bombę tak jak twój stary kloca do kibla. Jelo, no ja nie wiem, co w tym trudnego jest. Ło, hurdur, najtrudniejsza misja w Geta Vice City. Albo na przykład jak ludzie nie wiedzą, co zrobić z tymi budowniczymi, to przecież można się nachylić i ich zabić, kurwa. Nie wiem. Może jestem taki przemądrzały tylko dlatego, że jak dostałem pierwszego kompa, to on był w stanie udźwignąć tylko GTA Vice City i przechodziłem je w kółko, kurwa, przez cały rok. Może dlatego tak dobrze w to gram. Nie wiem. Warto też pamiętać, że na przykład tutaj na schodach, jeżeli wzbijamy się na wyższe piętro, to czasami nie warto... zaraz wam pokażę. Ale czasami nie warto lecieć specjalnie tu po schodach. Chociaż akurat na pierwszym piętrze trzeba. Ale zaraz wam coś pokażę. O, jak jesteśmy na pierwszym piętrze, to nie trzeba lecieć tak dookoła schodów. Tylko można po prostu... Tak o, do góry podlecieć, jelo. Wiecie, o co chodzi? O, ci na trzecim czy na czwartym piętrze mają już spluwy, co trochę utrudnia. Warto się nimi od razu zająć. O, warto się od razu nimi zająć, a, no bo oni w sumie mogą zrobić trochę krzywdy, w sensie podniszczyć nasz helikopter. Okej, została jedna bomba. Patrzcie, i tu cyk lecicie elegancko na dół. Może zniszczmy ich od razu, żeby nas nie wkurwiali. Przynajmniej tego ze spluwą. Okej, na parterze było, na pierwszym było, czyli zostało nam jeden. Spuść bombę na cel. Spuść twojego starego na twoją starą. Dobra, no i chyba tutaj, na tym piętrze jest ostatnia beczka. No tak jak mówię, ta misja jest banalnie prosta. Wystarczy nauczyć się, że trzymamy W. Wystarczy nauczyć się, że W przytrzymujemy raz na jakiś czas i cały czas dziewiątkę i skręcamy Q i E. I to wszystko. Jep, i można wysadzić budynek w 4 minuty. Tu generalnie w starszych wersjach niesteamowych jeszcze straż pożarna przyjeżdżała w tej cutscence. $1000! Wow! To już jest coś, to już jest coś. Teraz można jechać na przykład do Ammunition. A z tym, że w Ammunition chyba nie będzie żadnej fajnej broni. Ale możemy spróbować. Kurwa, ale w deszczu się jeździ. Ja pierdolę, jak twój stary pijany jadę. Trzeba byłoby w sumie trochę potriggerować słotów. Słotów albo agentów specjalnych, żeby ogarnąć od nich MP5. Ale te najlepsze, te na trzecim poziomie. No dobra, zróbmy sobie ostatnią już misję dla Corteza tym razem. W ogóle nie czuć, że zrobiliśmy 5 misji, nie? Albo ja chyba nie umiem liczyć. Naprawdę łatwe i przyjemne są te misje w Vice City. Tomasz, Anioł Stróż. Forgive me for getting straight to business. Ale brzydka pogoda się zrobiła. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz. Okay. Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Okay, no i Tommy. Tommy po, no może nie po każdej, ale po większości misji zawsze jakiś tam komentarz swój dodaje. No i teraz podsumował lekko Diaza, że ten mały, głośny, nie złowieszczy, ale taki podwkurwiony człowieczek, no bo Diaz taki jest. Już w pierwszej misji, jak go poznaliśmy na jachcie, taki się wydał. Ciągle tylko pizdę darnie i głupoty wykrzykiwał. No i Diaz ma jakąś transakcję, którą my musimy ochraniać. No proszę, i pojawił się też
Lance. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. Okej, dopiero teraz Lance się w ogóle przedstawił. Ale Lance, jesteś tak skurwiałą postacią, że wszyscy cię znają. Chuju. Okej, no i Lance pomoże nam w ochranianiu tej transakcji dla Diaza. Jak wszyscy dobrze wiemy, Lance zapierdala po Vice City białym Infernusem. No biały Infernus to jest jego znak rozpoznawczy. Generalnie fajna bryka. Nie ma co udawać. Okej. I te kwadratowe fryzury, kurwa. You must be called Tess's new gun. Until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony, you get the roof across the yard. Dobra, musimy zająć miejsce na dachu. Swoją drogą przebrałbym Tomiego, bo w tym kurwa kostiumie golfisty to tak wygląda jak golfista. Kto by pomyślał? Okej, okay, i transakcja odbywa się pomiędzy Diazem a Kubańczykami, tak? Dobrze kojarzę, to są Kubańczycy. Okej, okay, możemy celować sobie. Wychylmy się trochę. I przeszkadzać będą Haitańczycy. Co śmieszne, Haitańczycy w ogóle i Kubańczycy nie powinni być na tym etapie gry, w tej części miasta. Wiecie co? Ja mimo wszystko zajdę sobie pozbierać broń. Jestem pazerotem, jeśli o to chodzi. Trzeba pamiętać o tym ziomku, bo Lance jest na tyle kurwa niepełnosprawny, że on sam go nie załatwi. Okej, zbierzmy też hajs. O! I to jest ta MP5, o której ja mówiłem. To są te zajebiste MP5. One tak nakurwiają, że to jest głowa mała. A, jeszcze Lensa trzeba uratować. Lens jest na tyle kurwa głupi, że on sam ich nie potrafi zabić, nie? To mnie przeraża w głupocie Lensa. O! Ole kurwa, banie mu zajebał. Dobra. Jak widzieliście, jeden z Haitańczyków na motorze, czekoladowy człowiek, zabrał nam walizkę. A więc musimy mu ją po prostu odebrać. Na szczęście nie jest to... Ale czekoladowy człowiek zapierdala. Dobra. Zawieź aktówkę. To nie jest walizka, to jest aktówka, mordo. Ścieżka dźwiękowa jest zajebista w tej grze. I live. Take heads, and it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo. I think. No i jak widzieliście, Diaz został tutaj sam. A. No i podobało mu się, że mu pomogliśmy. Będzie miał dla nas chyba jakąś robótkę. No dobra. Z tego co pamiętam, wóz Haitańczyków ma hydraulikę. Tak, dokładnie. A ten element pojawił się dopiero później w San Andreas. Ale jak widzicie, już początki hydrauliki były w GTA Vice City. Nie wiem, czy w GTA 3 nie było czasem hydrauliki jeszcze. Dobra, generalnie chciałem się przebrać. Pamiętam, koło centrum handlowego był sklep z ubraniami, ale on jeszcze nie jest dostępny dla nas. Szkoda. No nic, jadę zapisać sobie grę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i czekacie na... Tommy, it's Ricardo Diaz. I want to thank you for looking out for me, my man. I asked that prick on set. He said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is thickheads. Thickheads everywhere, yo.
Okej, no to jak widzieliście, dzwonił Diaz, chciał nam podziękować za to, że mu pomogliśmy. No nic, ja idę zapisać grę. Zebraliśmy trochę broni fajnej. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i czekacie na więcej. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, jakiś komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Piona!